Dzień dobry, witam Państwa z magazynu żużlowego, a ze mną gość wyjątkowy, mechanik żużlowy Adam Skowron. Cześć Adam. Cześć, witam. Gwarantuję Państwu, że ten program będzie zupełnie inny niż pozostałe, bo dowiecie się z niego rzeczy, o których nie mieliście zielonego pojęcia. Adam, porozmawiamy sobie oczywiście o żużlu. Za sukcesem zawodnika stoi zazwyczaj, mówi się, że menadżer, prezes, tuner, trener. Mechanicy są pomijani. Zgadzasz się z tym? Jest taka hierarchia, czy jest zupełnie inaczej? Znaczy się, no, powiem Ci szczerze, że tak. No, każdy ma swoje miejsce w tym, tak? I każdy musi spełnić jakąś swoją rolę. Wiadomo, że i ważny jest zawodnik, ważny jest menadżer, ważny jest bardzo tuner, no bo to on odpowiada tak naprawdę za to, jak motory się sprawują. No ale też tak myślę, że nasza praca też jest, jakby można powiedzieć, wyjątkowa, no bo tak naprawdę to my dopasowujemy motor do toru. My się nim zajmujemy tak naprawdę przez cały okres trwania naszego sezonu. Więc gdzieś tam uważam, że jakiś tam mały grosz na pewno do tego dorzucamy, żeby to miało ręce i nogi. No i gdzieś tam ten sukces też jest poniekąd nasz sukcesem, bo my może nie widniejemy na kewlarach, no ale gdzieś tam z tyłu jesteśmy zawsze tam za tymi motorami, nie? Ale zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że jesteście po części niedoceniani? Znaczy, to zależy tak naprawdę od zawodnika. Niektóry zawodnik doceni Ci za Twoją pracę, że tam gdzieś tam starałaś się i podziękuję Ci. No inny zawodnik może to okazać w inny sposób, niekoniecznie w ten sam sposób, ale na pewno gdzieś tam nas doceniają, chociaż nie zawsze to pokazują. To powiedz mi, jak wygląda właśnie taki dzień z życia mechanika, jeśli chodzi na przykład o zawody ligowe? O kurczę, to już jest ciężki dzień. No przede wszystkim rano sprawdzamy wszystko, co trzeba, żeby motor był gotowy. Potem się pakujemy i jedziemy na zawody. Te zawody są różne, tak? Są 400-500 km, 2000 km, a czasami 20 metrów od domu. Tak zależy, gdzie kto mieszka. No jak już dojedziemy na to miejsce, no to wiadomo, trzeba się spakować, trzeba sprawdzić, czy wszystko zabrałaś 3 razy. Często się zdarza, że coś zapomnimy na tłoku tych rzeczy. No jak już wszystko mamy, jesteśmy spakowani, mamy wszystko przygotowane, tak naprawdę czekamy za kontrolą maszyn. Po kontroli maszyn mamy już, powiedzmy, tą oficjalną prezentację, no i zaczynamy zabawę. To czyli jak mecz jest na 16, to o której musicie być już w parku maszyn? No minimum 3 godziny przed zawodami. Czyli około 13 muszę być. Mhm. No jak mam dojazd 400-500 km, to czasami o 1 w nocy wjeżdżamy, o 2 w nocy wjeżdżamy. Wracamy również o tej samej godzinie, no i od razu myjemy motory, tak? Bo czasami jest tak, że jest mecz po meczu, albo jest mecz co drugi dzień. No motory muszą być przygotowane, to często się zdarzało, że były motory myte w nocy, od 1, 2, 3 w nocy na przykład, żeby przygotować je na rano. A czy ty odczuwasz taki stres przed każdymi zawodami, nie wiem, ligowymi, tymi gdzieś w Szwecji, czy Grand Prix? Nie, dla mnie każdy mecz jest tak samo traktowany, czy to jest mecz ligowy, czy to jest mecz w Szwecji, czy to jest Grand Prix. Stosuje się do tego jedna zasada. U mnie ma być wszystko idealnie i czy to jest mecz taki, czy to jest inny mecz, każdy mecz ma być traktowany jak z najwyższej półki. Więc dla mnie, czy jadę na Grand Prix, czy jadę na mecze zwykłej ligi, są traktowane tak samo i nie odczuwam jakiejś różnicy, jeżeli chodzi o presję. A jak wygląda życie mechanika? To jest takie życie raczej chyba na walizkach, czy tak nie do końca? Często się tak zdarza, jeżeli mamy zawodnika bardzo ambitnego, który jeździ praktycznie w każdej lidze, bo z tych lig jest naprawdę bardzo dużo. Jest duńska liga, szwedzka liga, angielska liga, polska liga, niemiecka liga, czeska liga. Tych lig jest naprawdę bardzo dużo. Jest zawodnik, który no może jeździć na przykład w niemieckiej lidze Bundeslidze, może jeździć w szwedzkiej lidze, może jeździć w duńskiej lidze, w polskiej lidze. Jeszcze do tego jest SEC, Grand Prix, inne mistrzostwa Europy, które są na indywidualne i drużynowe. No jak tych lig tyle weźmie, no to powiem szczerze, jesteśmy w domu raczej gośćmi, częściej śpimy w hotelach niż w domu. No właśnie, ile tak mniej więcej czasu w ciągu roku spędzasz w domu na takim, powiedzmy, luzie? Jak jest taki ambitny zawodnik, u którego już pracowałem, no to de facto można powiedzieć, że byłem 6 do 7 dni w domu w miesiącu. A co wkurza Cię w żużlu? Wkurza? Wkurza. Powiem szczerze, nic mi nie wkurza, ja kocham to, co robię. A jakieś może przepisy? Przepisy, no to tutaj możemy polemizować, tylko nie mamy tyle czasu, podejrzewam. No przepisy są różne, co chwilę wychodzą jakieś chore przepisy, które gdzieś tam poniekąd PZ MOD narzuca. No i powiem szczerze, no nie zawsze są to przepisy przemyślane, nie zawsze, które nam pomagają, raczej nam, które utrudniają życie. No i gdzieś tam powiedzmy, że można by tutaj się rozwinąć, ale wolałbym nie dotykać tego tematu. Rozumiem. To jest takie powiedzenie, że żużel albo się kocha, albo się go nienawidzi. Jak jest z tobą?
Jako ewidentnie kocham, robię to już naprawdę prawie 15 rok i myślę, że to jest coś, co sprawia mi dużą radość i satysfakcję. A zgadzasz się z tym takim stwierdzeniem, że 70%, w 70% za sukces zawodnika odpowiada sprzęt? Myślę, że tak, bo tak naprawdę to sprzęt musi być sprawny. Zawodnik, jak jest dobry zawodnik, to tak naprawdę potrafi wyciągnąć ze sprzętu kolejne 10%, co jest naprawdę dużo, więc dobry zawodnik w połączeniu z bardzo dobrym sprzętem daje naprawdę wysokie sukcesy, co widzimy tutaj po polskich zawodnikach, że są najlepsi na świecie. No nie bez przyczyny, tak? Naprawdę przykuwają uwagę do sprzętu, przykuwają uwagę do tego, żeby wszystko było idealne. No i tak myślę, że to jest takim pieczęciem sukcesu. A skąd wiesz, na przykład jedziesz na jakieś, nie wiem, zawody i zawodnikowi, powiedzmy, ten pierwszy bieg poszedł kiepsko, a za drugim razem już jak jedzie do kolejnego biegu, jedzie już świetnie. Skąd wiesz właśnie, jakie ustawienia dobrać, co poprawić? Przede wszystkim mamy tylko chwilę, żeby wyjść na tor wcześniej i popatrzeć, jak ten tor wygląda. To, że my go widzimy z nawierzchni, to zawsze znaczy, że my odkryjemy te karty tego toru od razu, więc czasami ten pierwszy bieg jest naszym takim biegiem zapoznawczym. Często jest tak, że to jest po prostu bieg zapoznawczy. No i po tym biegu wiemy, co się stało, czy motor był za słaby, czy motor był za mocny, czy czegoś tam brakowało, czy może wzięliśmy nie ten silnik, bo czasami się zdarza tak, że mamy nie ten silnik, trzeba zmienić motor. Także no już po tym pierwszym biegu wiemy, co się dzieje. Ja też rozmawiam zawsze z zawodnikiem, który mi dużo podpowiada, bo tak naprawdę on siedzi na motorze i on czuje ten motor bardziej niż ja. Ja stoję na zewnątrz i słyszę ten motor, często słyszę, że na przykład jest za słaby albo za mocny. Wtedy chwilę mamy rozmowy między biegami i dopasowujemy motor tak, żeby nam pasował. I przeważnie się to udaje, zawsze się trafia już tak, żeby to pasowało. A czy miałeś jakieś takie sytuacje, nie wiem, że zawodnik był mega wkurzony i nie wiem, krzyczał, rzucał czymś, a wiemy, były takie sytuacje, że takie rzeczy się zdarzają. Wiem chyba, o kim mówisz. Znaczy, że powiem tak, ja w swojej karierze na szczęście nigdy nie dostałem zawodnika, który byłby zbyt agresywny, może o. Wiadomo, to są bardzo duże emocje, tym bardziej, że jeździ się w najwyższej lidze, w najwyższej randze, no to te emocje są bardzo mocne, tak? No i wiadomo, że każdy chce wygrywać, pokazać i też walczyć z swoją drużyną o najwyższe cele. No na szczęście ja nie miałem nigdy takiego zawodnika, który byłby aż tak agresywny, albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam to pokazywał. Wiadomo, że gdzieś tam swoje emocje są, ale nigdy nie miałem zawodnika, który by we mnie czymś rzucił, nie daj Boże, albo powiedzmy gdzieś tam rzucał coś w parku maszyn. Emocje są, siada, może czasami nakrzyczeć na siebie, ale przeważnie to są tylko i wyłącznie w emocjach, żeby się rozładować. A jakie cechy w takim razie powinien posiadać mechanik żużlowy? O kurczę, tego będzie sporo. No to proszę, wymieniaj. Przede wszystkim na pewno spokój, dyscyplinę. Tak, przede wszystkim musi chcieć to robić, bo to są bardzo ważne rzeczy. Jeżeli to nie będziemy kochać tego, co robimy, to nasza praca nie będzie aktywna i nie będzie taka dobra. No, przede wszystkim dla mnie to zaangażowanie w to, co będzie robił, bo niestety tutaj trzeba poświęcić dużo, nie tylko i czas, ale i swoje życie. No i coniekąd to się potem gdzieś tam na życiu prywatnym odbija, więc trzeba naprawdę przemyśleć swoją decyzję w byciu mechanikiem, bo to jest poświęcenie w 100%, bo albo się tu poświęcasz w 100%, albo w ogóle. No to jeszcze mi powiedz taką rzecz. Ostatnio czytałam gdzieś na portalu żużlowym, że w Polsce brakuje mechaników żużlowych. Czy spotkałeś się z tym stwierdzeniem, że coraz, nie wiem, coraz więcej osób, zwłaszcza jeśli chodzi o tych młodych, no że brakuje? Tak. Zdarza się to coraz częściej, ponieważ wygląda to w ten sposób, że dużo młodych adeptów szkółki, którzy tak by nie zakończyli tej szkółki, czyli powiedzmy nie nadawali się do jazdy na żużlu, próbują swoich gdzieś tam sił w mechanice. To jest fajne, tylko że to są młode osoby. To są osoby, które mają 16-17 lat, powiedzmy, jak zakończą swoją karierę żużlową. No i taka osoba to raz, no jest młoda, więc ona ma znajomych, którzy powiedzmy chodzą na imprezy, to są znajomi, którzy gdzieś tam go chcą wyciągać. Wiadomo, w sezonie w żużlowym nie mamy czasu na to. To my przeważnie weekendowo mamy zawody, są to na wyjazdach przeważnie zawody. No i sprawia się to do tego, że ta osoba nie ma czasu na to, więc często rezygnują z tego jakby bycia mechanikiem. Takie pokolenie, powiedzmy, no ja jeszcze nie chcę nazwać tutaj starym, ale pokoleniem mojego typu, to po prostu już jest ostatnie pokolenie, które gdzieś tam, powiedzmy, jest. No i już jest nas mało, bo te osoby też coraz częściej odchodzą. To są osoby, które też przepracowały, powiedzmy, jakiś tam okres w żużlu.
No i już powiedzmy mają swoją rodzinę, chcą gdzieś tam ustabilizować to życie, mają dzieci, no i powiedzmy wybierają tą drugą ścieżkę, czy powiedzmy stabilizację. No i nas jest coraz mniej. No i to widać już po rynku, bo z roku na rok jest coraz częściej zapytanie od różnych zawodników, czy jestem wolny, czy chcę, czy bym poszedł do niego do pracy, więc to się bardzo często zdarza. No tak jak w tym roku zmieniłem również zawodnika, bo wcześniej pracowałem u Kaja, co bardzo sobie chwaliłem, bardzo miły zawodnik. Tak teraz pracuję u Nikolaja, który myślę, że jest mega pozytywnym człowiekiem, bo tej strony go nie znałem. Jest to człowiek bardzo ambitny, co mi zaimponowało w rozmowie, bo znałem człowieka z 6-7 lat, a tak naprawdę pierwszy raz w tym roku z nim miałem okazję poznać prywatnie. To jest też bardzo dziwne, bo się spotykamy przeważnie na zawodach. Tak. No i tak to wygląda, że bardzo często szukają żużlowcy mechanika, no a niestety ich jest coraz mniej. Ale bo to jest ciężki kawałek chleba, powiedzmy tak, sobie szczerze. Jeszcze pytanie takie, lepiej być mechanikiem u takiego doświadczonego żużlowca, czy lepiej być u takiego juniora, na przykład, który dopiero zaczyna karierę? A to już zależy, jak na to patrzysz. No tak, doświadczony zawodnik nie będzie miał takich wymagań, tak? To jest zawodnik, który, znaczy nie będzie miał wymagań, on będzie miał wymagania sprzętowe, on będzie chciał, żeby sprzęt wyglądał jak najładniej, żeby to wszystko się prezentowało, to wiadomo. No ale on na przykład ma 2-3 ligi i on wie, że na tych 2-3 ligach musi się skupić, bo zawodnik, który ma za dużo, nie jest zawodnikiem, który jest systematyczny wtedy. Bo jeżeli jest za dużo tej jazdy, nie ma odpoczynku, on nie ma odpoczynku, to on nie jest tak jakby wydajny, tak? Zawodnikiem. Młoda osoba bierze wszystko. To są zawodnicy, którzy biorą wszystko. Te MPJ-ki juniorowe, Mistrzostwa Świata Juniorów, Mistrzostwa Świata, jeżeli się załapią, to nawet ich seniorów, bo to wszystko jest możliwe. Biorą wszystkie ligi świata, które są, więc taki zawodnik jest ciężkim zawodnikiem, bo on się uczy. Jego też trzeba uczyć, bo my jako mechanicy też robimy jako nauczyciele dla tych młodych zawodników. No i też no jest z nimi troszeczkę cięższa praca, ze względu na to, że młody zawodnik nie zawsze czuje motor. No, i no właśnie, czyli on, ale to jest chyba łatwiej trochę sterować tym młodszym niż takim starszym, doświadczonym, znaczy sterować, może to nie jest właściwe słowo, ale żeby go właśnie czegoś nauczyć, coś podpowiedzieć. To tak, tylko że też jest problem, że my jesteśmy mechanikami, jesteśmy tylko ludźmi, my słyszymy motor, ale nie zawsze słyszymy to prawidłowo. No i zawodnik, który zajdzie, może mieć inne odczucia niż ja, osoba, która siedzi gdzieś tam z boku i to słucha. No i gdzieś tam dlatego starszy zawodnik, który jest doświadczony, on zawsze podpowie. Jeżeli mamy tą samą decyzję, czyli ja słyszałem, że jest za słabo, on słyszał, że jest za słabo i czuł, no to mamy już jakiś punkt wyjścia. Jeżeli młody zawodnik przyjdzie i mi powie, że on nie ma żadnego pojęcia, no to mamy troszeczkę problem. Nie? Wtedy jest jakieś szukanie i taka loteria na chybił trafił z motorem. Niekiedy to tak można powiedzieć, nie zawsze współgra. Ale jak już takiego młodego zawodnika gdzieś tam się nauczy, no to już jest fajna praca. Jest to też ambitna praca przede wszystkim. Dobra, prosiłam cię, żebyś przywiózł ze sobą jakąś część taką motoru żużlowego. No motor, a nie silnik by tutaj nam nie pasował. Powiedz, co to takiego właściwie jest i do czego służy, bo to jest ważne. Przywiozłem ze sobą gaźnik, bo najczęstsze pytania są odnośnie gaźnika, bo najwięcej z tym są jakieś, powiedzmy, ekscesy, które gdzieś tam są w gazetach. Stąd stwierdziłem, że go przywiozę. No, gaźnik odpowiada za dopływ paliwa, jak i powietrza do komory spalinowej silnika, co nam przekłada się na moc i daje nam jakieś tam osiągi, można powiedzieć w skrócie. Nie będę tutaj już, powiedzmy, się rozwarstwiał, bo niektórzy nie mogą wiedzieć, o co chodzi. Gaźnik jest bardzo prosty, jest to typu Blix, jest to najstarszy gaźnik, jaki jest produkowany, do tej pory jest najbardziej popularny. Są też nowe gaźniki bezpływakowe, które jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, nie do każdego przemówiły. Więc to jest taki gaźnik, który jest stosowany w 99% motorków. No i powiedzmy, że często się zdarza, że są opinie, że te gaźniki są trafne. A właśnie, bo one są najczęściej poddawane chyba kontroli podczas zawodów żużlowych. A właśnie, jak te kontrole wszędzie wyglądają tak samo? Grand Prix, Ekstraliga, Pierwsza Liga? Praktycznie wszędzie muszą wyglądać tak samo, bez jeden wymóg. Motor musi być zważony, motor musi być sprawdzony pod względem tego, czy nie ma... No na dzień dzisiejszy właśnie wszedł regulamin już od tamtego roku, że nie można używać śrub tytanowych.
co też nam jakby gdzieś tam mechanikom utrudniło pracę, bo te śruby raz, że były według mnie mocne, dwa, że były lżejsze, motor był troszeczkę lżejszy, tak teraz musieliśmy to wszystko zmieniać. No i jest sprawdzany gaźnik, no i tutaj z tyłu gaźnika chciałem pokazać bardzo zawsze taka zaznaczone, jest to albo zielonym, czerwonym pisakiem, niebieskim, czarnym, to zależy od tego, jaki kontroler ma pisak. No i po tym wiemy, że gaźnik został sprawdzony i że jest prawidłowy. No i też jakby można powiedzieć, nie ma możliwości podmienienia tego gaźnika wtedy. A właśnie rozmawialiśmy kiedyś na temat właśnie, że jest podobno podmienianie gaźników, że istnieje coś takiego jak doping technologiczny w żużlu. Ale twoim zdaniem on istnieje, czy to jest jednak takie niemożliwe? Ja uważam, że na bardzo dużych rangach zawodów typu Ekstraliga, Grand Prix, SEC, to jest raczej nierealne ze względu na to, że nikt by nie będzie ryzykował, jest to światowego klasy rankingi, tak, i nikt nie będzie swojego imienia, nazwiska jakby szkalował tylko dlatego, żeby wymienić gaźnik, który no, de facto da mu parę, nie wiem, 2, 3, 4 km więcej na godzinę. Na małym torze to jest praktycznie nieodczuwalne i nikt tego nie wykorzysta. Na dużym torze, jeżeli i tak nie wystartujesz pieszo spod taśmy, to może mieć problemy z wyprzedzeniem. Bo tak naprawdę nie tylko gaźnik daje nam moc, a i tam są jeszcze różne inne rzeczy, a bardzo dużo balans ciała zawodnika daje. Więc jeżeli zrobi to niedoświadczony zawodnik, to i tak tego nie będziemy wykorzystać. Dobra, Adam, świetnie się rozmawia, ale niestety czas nam się kończy. Rozumiem. Bardzo dziękuję za wizytę tutaj w Gorzowie. A jeszcze dodam, że kibice gorzowscy mogą cię kojarzyć właśnie, bo byłeś mechanikiem jednego z gorzowskich zawodników. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Również dziękuję.